No, to w końcu się stało. Po tylu latach mamy naprawdę dobrą filmową adaptację gry. Zagrajnik TV. No, może nie do końca się stało. Dosłownie, bo przecież jak dotąd możemy oglądać tylko pierwszy odcinek, a że kolejne będą pojawiać się co tydzień, aż do 12 marca, to o tym, że wszystko faktycznie jest dobrze, przekonamy się dopiero za jakiś czas. Ten pierwszy odcinek wywarł jednak na mnie tak wielkie wrażenie, że zdecydowałem się spontanicznie nagrać parę słów na jego temat. Mimo że nie jest to może zbyt rozsądne, bo przecież ciągle jest szansa, że coś jeszcze może się zepsuć i za parę miesięcy z tych moich zachwytów wszyscy będą się śmiać, mówiąc: patrz synu, to jest właśnie łysy de... Może, acz wątpię. Bo serialowy The Last of Us lśni i zachwyca. Na każdej płaszczyźnie. A zaznaczam, że mówi to osoba, która choć obie części szanuje, to nie jest jakimś ich wielkim fanem. W sensie, ja nie jestem. A wyraża się to choćby w tym, że nie czuję jakiejś przemożnej potrzeby, żeby do tych gier wracać. Głównie jest to jednak spowodowane faktem, że niespecjalnie zachwyca mnie już sam gameplay. Uznałbym go za po prostu w porządku w przypadku jedynki i za nieco już przestarzały w dwójce. Ale ba, może właśnie dlatego tak mnie urzekł pierwszy odcinek The Last of Us. Bo w końcu serial da i już tam daje właśnie to i tylko to, co w grze było najlepsze, czyli historię. I w tym momencie śmiem podejrzewać, że uda mu się to nawet lepiej niż w grze, choć wiem, że mówiąc to wykazuje odwagę graniczącą z głupotą. Fani gry mnie przez to znienawidzą. Ustalmy jednak, fakt, że adaptacja The Last of Us okazuje się być jak dotąd tak dobra, wcale nie jest jakąś wielką niespodzianką. Bo na taką zapowiadała się już od pierwszych doniesień, gdy wyszło na jaw, kto będzie za serial odpowiedzialny. Oto bowiem kluczową rolę w całym przedsięwzięciu pełni sam reżyser i główny scenarzysta obu gier, czyli Neil Druckmann. Doglądał on właściwie każdego aspektu produkcji, przez cały czas ściśle współpracując z całą ekipą filmową na czele z reżyserem. Czytając wywiady z Neilem Druckmannem, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że serial od początku postrzegał on jako szansę na opowiedzenie tej samej historii jeszcze lepiej. I już teraz zaryzykuje stwierdzenie, że mu się to udało, pewnie także dlatego, że na język filmu pomógł przenieść swoje pomysły reżyser, czyli niesamowicie utalentowany Craig Mazin, który parę lat temu zasłynął doskonałym Czarnobylem. Piękne jest więc to, że mamy tu do czynienia z absurdalnie wręcz wierną oryginałowi adaptacją. Są tu więc jak dotąd wszystkie wątki i postacie, jakie były obecne w grze, ale że tym razem twórcy mieli do dyspozycji znacznie więcej czasu, bo przecież w grze akcje cutscenki nie mogą trwać w nieskończoność, scenarzyści ulepszyli właściwie każdy znany z oryginału element. Nie wdając się zbytnio w szczegóły, żeby wam nie spoilować, tam gdzie w grze był choćby bezimienny żołnierz, w serialu jest żywa osoba, którą zdążyliśmy już poznać i wobec której jesteśmy empatyczni. I myślę, że takie akurat podejście na dłuższą metę może rozwiązać największy problem The Last of Us i gier tak w ogóle, czyli dysonans ludonarracyjny. W grach bowiem trup musi słać się gęsto, bo przecież tego wymaga gameplay. Gracz chce sobie postrzelać. Trudno jednak jest potem wiarygodnie wyjaśnić, czemu niby tak sympatyczna i empatyczna w przerwnikach postać z zimną krwią morduje całe zastępy ludzi w czasie gameplayu. No i tutaj najpewniej z oczywistych przyczyn tego problemu nie będzie. Bodaj najbardziej widoczną zmianą względem oryginału jest fakt, że w świecie adaptacji nie ma potrzeby noszenia masek, bo grzyby już nie pylą. Decyzję o tym, by masek nie było, Neil Druckmann podjął na samym początku, obawiając się m.in., że serial, w którym twarze aktorów będą nieustannie zakryte maskami, będzie się po prostu źle oglądać. Na szczęście znalazł on jednak inne, fabularne i co najważniejsze, wiarygodne uzasadnienie tej zmiany. W mojej opinii nie przeszkadza więc ona w najmniejszym stopniu i chyba nawet dla największych maniaków gry nie powinna ona stanowić najmniejszego problemu. Ale właśnie aktorzy. W obsadzie znalazło się całkiem sporo osób, które oryginalnie grały w grze i czasem nawet mają one szansę wcielić się w te same postacie. Tak na przykład ma się sytuacja z Marlene, czyli przywódczynią świetlików, co oczywiście oznacza, że znowu wypadła ona fenomenalnie. Liczni aktorzy znani z oryginału, w tym ci najważniejsi, wcielający się w grze w Joela i Ellie, tym razem jednak zagrali inne role, ale że na ich występ dopiero przyjdzie czas w kolejnych odcinkach, do tego tematu wrócimy przy okazji innego filmu. Być może recenzji całego serialu, gdy już zakończy się emisja. Teraz natomiast muszę się koniecznie zachwycić serialowymi Joelem i Ellie. W tego pierwszego wciela się będący ostatnio na fali Pedro Pascal i cóż, znowu dał on niesamowity aktorski popis. W pierwszym odcinku szczególnie imponujący jest kontrast między młodym Joelem z przeszłości, a poranionym, zmęczonym Joelem po 20 latach życia w postapokaliptycznej rzeczywistości. Coś imponującego także pod względem charakteryzacji. W każdym razie Pedro idealnie oddał charakter Joela i jego siłę, szorstkość i bezwzględność, ale także fakt, że w głębi to ciepły, troskliwy koleś, który po prostu musiał się utwardzić ze względu na bezlitosne okoliczności. Fantastycznie jak dotąd wypada także Ellie. Póki co widzimy ją jeszcze głównie jako krnąbrną, przemądrzałą i pyskatą, ale nie mam wątpliwości, że wcielająca się w nią Bella Ramsey nie będzie miała najmniejszego problemu, by ukazać zachodzącą w dziewczynie przemianę. Tę przemianę wynikającą ze zbliżenia się do Joela i rodzącej się między nimi więzi. Wiem, że wielu osobom nie pasuje aparycja aktorki i jednocześnie nie rozumiem tego. Ba, osobiście cieszę się, że zamiast usilnie szukać aktorki wyglądającej jak fikcyjna postać z gry, twórcy zdecydowali się postawić przede wszystkim na aktorski talent. A mająca już całkiem pokaźny dorobek Bella Ramsey utalentowana jest z całą pewnością. W końcu niesamowite wrażenie robi scenografia i charakteryzacja. Ukazany w pierwszym odcinku Boston wygląda bowiem jak żywcem wyciągnięty z gry i jednocześnie jest zaskakująco wiarygodny. Z pewnością jest to zasługa sporego budżetu serialu. Mówi się, że na jeden odcinek mogło to pójść nawet ponad 10 milionów dolarów, bo
Wszystko to, co mogło być kręcone na prawdziwych planach, tak właśnie było kręcone. Mocno widoczne CGI pojawia się tylko w szerokich ujęciach i oczywiście ma to sens. Mało jak dotąd widzieliśmy klikaczy i innych zarażonych, ale sądząc po tym, co pokazano w zwiastunach, raczej nie mamy się czego obawiać. Na ten moment w każdym razie jedno jest pewne. Pierwszy odcinek The Last of Us to wizualna uczta. Bez zaskoczenia dowiozła także warstwa audio, bo muzykę pisał ten sam kompozytor co w grach, czyli Gustavo Santaolalla. A to oznacza te same klimatyczne, akustyczne utwory co w oryginale oraz jeszcze więcej utrzymanych w podobnym klimacie. I bomba. Ale serial zachwyca, jeżeli chodzi o realizację także na pozostałych płaszczyznach. Zdjęcia, montaż, reżyseria. To wszystko szalenie wysoki poziom, do którego produkcje HBO przyzwyczaiły nas lata temu. I wszystko to razem jeszcze bardziej uwzniaśla tę fantastyczną, ukochaną z gry historię. Jakby jednak na The Last of Us nie patrzeć, ostatecznie jest to też jednak po prostu film o zombie. I jako taki ma olbrzymi potencjał, by stać się jednym z najlepszych w swoim gatunku. A przynajmniej tego ogromnie bym sobie życzył. W każdym razie to, co w tym gatunku uwielbiam najbardziej, czyli sam początek, gdy bohaterowie nie zdają sobie jeszcze sprawy z tego, co się święci, aż otrzymują różne subtelne czasem znaki nadchodzącej zagłady, to jest wykonane w serialu bezbłędnie. Już w grze sekwencja otwierająca robiła olbrzymie wrażenie, ale tutaj została dodatkowo rozszerzona i ubogacona, w tym także o jedną zupełnie nową rzecz, czyli archiwalny telewizyjny wywiad z epidemiologami z lat 60. To niby zwykła rozmowa, ale właśnie ona powoduje, że już podczas oglądania openingu mamy to dojmujące poczucie niepokoju. Coś genialnego. Ale pewnie niektórzy z was zastanawiają się, czy skoro w grę nie grali, to czy warto i w ogóle można serial oglądać? Moja odpowiedź to tak i tak. Chociaż... warto, bo jak na ten moment serial jest absurdalnie dobrze nakręcony, piękny i porywający. Można, bo żeby cieszyć się serialem, znajomość gry jest zbędna. Pierwszy odcinek wyraźnie wskazuje, że będzie to w pełni samodzielna, spójna całość. Chociaż trzeba się liczyć z tym, że po seansie fabuła gry raczej nie będzie miała przed nami większych tajemnic. Jasne, już teraz widać pewne różnice między oryginałem i adaptacją, a podejrzewam, że w paru kluczowych miejscach twórcy pokuszą się o pójście inną drogą. A właściwie to na to liczę. A jednak tak ogólnie będzie to niemal ta sama historia, ujęta w tych samych ramach i taką właśnie obietnicę złożyli twórcy dawno temu. Myślę jednak, że dla wielu osób to właśnie serial może okazać się najlepszym sposobem na zapoznanie się z tą piękną i poruszającą historią. Zwłaszcza dla takich, którzy z grami nigdy nic, albo dla takich, którzy z grami pokroju The Last of Us nigdy nic. Bo przecież nie każdy musi przepadać za korytarzowymi skradankami z elementami akcji. Po prostu. Szczególnie, że jak już powiedziałem, ja akurat nie uważam gameplayowej pętli The Last of Us za jakieś wybitne dzieło, w przeciwieństwie do całej płaszczyzny narracyjnej i fabularnej. Jeżeli chodzi o fanów gry natomiast, no to nie widzę żadnego powodu, dla którego mieliby serialu nie oglądać. Myślę, że będą zachwyceni niemal każdym aspektem pierwszego odcinka i jestem niemal pewien, że każdego kolejnego też. No cóż, ale wszystko wskazuje na to, że faktycznie mamy do czynienia z najlepszą filmową adaptacją gry kiedykolwiek. Oby tak właśnie było. Do samego końca. No, to dajcie znać, czy oglądaliście już pierwszy odcinek The Last of Us, a jeżeli tak, co wam się podobało, a co mniej. A jeżeli podobał wam się ten film, śmiało zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i cóż, trzymajcie się!